tej strony Estera. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z serii Mierzymy ubrania z Lumpeksu. Ja tutaj mam w mojej torbie, którą już pewnie znacie, jeżeli regularnie zaglądacie na mój kanał, 7 ubrań chyba w sumie. Jeszcze przeliczę dla pewności. Tak, ubrań jest 7 i ja za te 7 ubrań zapłaciłam zaledwie 21 zł, więc ceny po prostu powalają na kolana i tym razem w ogóle nie mierzyłam tych ubrań w sklepie, więc będziemy je sobie mierzyć razem. No i mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakiegoś wielkiego rozczarowania, chociaż nawet jeżeli będzie, no to na pewno oddam komuś te rzeczy, bo kosztowały tylko 3 zł, także no nie będzie to jakaś super wielka strata, a przynajmniej tutaj razem będziemy sobie mogli pooglądać te rzeczy i przymierzyć i oczywiście ocenić, więc piszcie w komentarzach koniecznie, co sądzicie o danych rzeczach i tak jak zawsze proszę Was, żebyście pisały też, co fajnego udało Wam się dostać w Lumpeksie. Bardzo lubię, kiedy piszecie i cieszę się wtedy razem z Wami, z Waszych zdobyczy. Jeżeli taki filmik Wam się podobał, to tradycyjnie zostawcie łapkę w górę, żebym wiedziała, żeby kręcić więcej filmików o takiej tematyce. No i pamiętajcie też o subskrypcji kanału, bo nowe filmiki pojawiają się tutaj minimum co drugi dzień, a czasem nawet częściej. No i teraz przechodzimy już do pokazywania rzeczy. Pierwsza rzecz to sukienka z Primarka, rozmiar 36, więc no niby jest to mój rozmiar, aczkolwiek ten pas wydaje mi się taki dość wąski. No więc zobaczymy, czy się w nią zmieszczę. Mam nadzieję, że tak, bo bardzo podoba mi się ten wzór właśnie taki biało-czarny. No i podoba mi się też tył, bo mamy tutaj takie wycięcie. Jestem bardzo ciekawa, jak ta sukienka będzie się układała. Tutaj jest zapinana na zamek. No zobaczmy, jak w niej wyglądam. Prześliczna jest ta sukienka. Dopiero właśnie teraz, kiedy ją założyłam, to widzę, że tu się tworzy taki efekt ombre. Właśnie tutaj jest ciemniejsza, tutaj jaśniejsza i znowu na dole jest ciemniejsza i wygląda to naprawdę genialnie. Ten czarny pas sprawia, że ona się naprawdę bardzo ładnie układa, mimo że nie ma żadnego dekoltu i zobaczcie, ona jest naprawdę taka bardzo, bardzo, bardzo skromna. To jest też, myślę, że taka bardzo kobieca. Naprawdę mega, z boku prezentuje się tak, biust jest dzięki temu paskowi właśnie tutaj bardzo podkreślony, jak widać. No słuchajcie, ja jestem naprawdę, no tak, teraz nie zobaczę, jak ten tył wygląda. Nie, no w sumie też całkiem spoko to się układa. No powiem Wam, że nie myślałam, że aż tak mi się spodoba, nie jest to tak do końca mój styl, ale bardzo mi się podoba to właśnie, jak w niej wyglądam. Jest taka, wiecie, taka naprawdę skromna, ale i kobieca, no mega. Kolejna rzecz to cekinowa spódnica, jest to Zara Basic, rozmiar S i co mi się w niej podoba, to to, że te cekiny są matowe, więc one nie wyglądają tak, wiecie, jakoś totalnie imprezowo, totalnie sylwestrowo i myślę, że no może nie na co dzień, tak, no bo jednak cekiny to takie ubranie, chociaż nie wiem, wydaje mi się, że może jakoś fajnie mogłabym je wystylizować. Dajcie mi znać, czy chciałybyście zobaczyć na moim kanale filmik, w którym będę stylizować ubrania właśnie z lumpeksów. Myślę, że to jest niezły pomysł i chętnie nagrałabym taki filmik. No i jedyne co, to zastanawiam się, czy ona nie będzie za szeroka na mnie w pasie, bo ten pas, mimo że to jest S-ka, wydaje się taki, no, dość spory, ale oczywiście zaraz przymierzę i zobaczymy. No słuchajcie, ta spódniczka wygląda przecudownie. Jest po prostu mega, ale kurczę, miałam dobre przeczucia co do jej rozmiaru. Niestety jest zbyt duża w pasie i właśnie, wiecie co, to jest takie dziwne. Albo nosił ją wcześniej ktoś, kto ją tak bardzo rozciągnął, albo po prostu jest jakoś dziwnie uszyta, bo w biodrach jest na mnie dobra, wszystko jest ok. Chociaż no w sumie ja mam trochę takie szersze biodra. Może to dlatego. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego ściągacza ani gumki. No będę coś z nią kombinować, być może ją zwężę, chociaż ojej, to zwężenie takiego materiału w cekinę to na pewno będzie trudne. Więc zobaczymy. No źle to wygląda, wiecie, naprawdę źle to wygląda, rzeczywiście mocno odstaje. A gdybym ją tak spięła, albo przyszyła tylko troszkę tutaj, no coś będę z nią kombinować, na pewno nie chciałabym się jej pozbywać i w ogóle zmieniam zdanie co do niej. Myślę, że ona na co dzień też by fajnie wyglądała, na przykład z białym swetrem, mogłabym założyć do niej biały sweter. Taki właśnie jakiś troszkę dłuższy i wtedy nie byłoby widać, że ona jest zbyt szeroka w pasie. No bo
zobaczcie, ona mi nie spadnie, ona na biodrach trzyma się bardzo dobrze. Na biodrach jest tutaj totalnie obcisła i przylega, tylko właśnie ten pas nieszczęsny jakiś taki jest, no... Nie wiem, o co chodzi, ale będę kombinować i na pewno nie będę chciała się jej pozbyć, bo jest świetna i może nawet gdyby te cekiny były błyszczące, to bym jej nie kupiła, ale dlatego, że są matowe, uważam, że wygląda to naprawdę świetnie. Następna sukienka, słuchajcie, i w niej pokładam ogromne nadzieje, bo jest to sukienka, która jest cała wykonana z koronki. Jest na pewno bardzo obcisła, więc no zobaczymy, jak będzie na mnie leżała. Rękawki takie raczej 3/4, może tak, no nawet nie 3/4, trochę dłuższe, ale nie całkiem długie. I zobaczmy sobie, jaka to jest w ogóle marka. Forever 21, rozmiar też S. Lubię ubrania z Forever 21. I ona z tyłu tutaj ma taki dość długi zamek. No jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak będzie na mnie leżała. Wydaje się być taka dość wąska, ale jest też troszkę elastyczna. Więc no powinno być ok. Zobaczymy. Słuchajcie, no cud, miód i orzeszki. Po prostu ta sukienka jest mega. I pasuje na mnie, jakby była szyta na miarę. Materiał jest elastyczny, więc ona genialnie dopasowuje się do sylwetki. Rękawy, takie właśnie mówiłam, że, że one są troszkę dłuższe niż 3/4, ale wyglądają naprawdę świetnie. Myślę, że gdyby były długie, to efekt nie byłby aż tak fajny. No i tył, tył wygląda też naprawdę cudownie. Zobaczcie tylko, ten zamek bardzo mi się podoba. No i też takim fajnym detalem, który niby nic nie znaczy, a jednak robi tutaj robotę przy tej sukience, jest to, że tutaj ta podszewka jest krótsza, a koronka jest jeszcze troszkę dłuższa. No wygląda naprawdę, ona wygląda prześlicznie, cudownie. Zakochana jestem w tej sukience, naprawdę. To będzie właśnie taki jedna z moich ulubionych sukienek, już to wiem, i na pewno jeden z takich lepszych zakupów właśnie lumpeksowych, no jest cudowna. I kolejne 4 rzeczy, które kupiłam już w innym lumpeksie, i tam była taka sytuacja, że akurat w tym dniu, w którym byłam, ubrania kosztowały 25 zł za kilogram. To był chyba ostatni albo przedostatni dzień. No i wzięłam te 4 rzeczy bez mierzenia, bo no wiedziałam, że one jakoś specjalnie za dużo nie ważą. No i rzeczywiście ważyły niecałe pół kilograma i zapłaciłam za nie tylko 12 zł. No i tutaj mamy sukienkę. To jest sukienka z Missguided. Taka wykonana z takiej dość cienkiej bawełny i ma taki dekolt, który jest wiązany. No i jedyna taka moja wątpliwość dotycząca tego dekoltu, to wydaje mi się, że on może być bardzo, bardzo głęboki i będzie tutaj problem z biustonoszem, który będzie wystawał, ale zobaczymy, może znajdę jakiś odpowiedni biustonosz albo po prostu ściągnę sobie te sznureczki i przeszyję. No zobaczymy, zaraz ją przymierzę. I to jest akurat rozmiar 38. Słuchajcie, no, sukienka jest bardzo fajna, ale z tym dekoltem, no to ktoś tutaj pocisnął i to jest przegięcie, bo po prostu mam połowę cycków na wierzchu i wygląda to, myślę, że już tak naprawdę, no po prostu niesmacznie. I no, będę kombinować. W sumie nawet ten dekolt mógłby być aż tak długi, gdyby był troszkę mniejszy. O, zobaczcie. Może ja to po prostu przetnę i będę tutaj wiązać na górze. Dajcie mi znać, co myślicie, ale myślę, że jeżeli on już jest teraz tak ściągnięty, no to wygląda o wiele lepiej. Nie, słuchajcie, będzie dobrze, coś z tą sukienką wymyślę, bo nie licząc tego mega, mega ogromnego dekoltu, no to ona jest naprawdę bardzo ładna. Następna rzecz to biała koszula, która wykonana jest calutka, z takiego jakby plisowanego materiału. Jest dość przezroczysta, ma kołnierzyk i te rękawki chyba też będą tak dosyć ciekawie się układały, ponieważ... czy one są rozszerzane? Nie, nie są rozszerzane, ale właśnie dzięki tym plisowaniom wydaje mi się, że one mogą wyglądać tak, jakby odrobinę rozszerzane były. No i muszę ją przymierzyć. Zobaczmy sobie, jaka to jest marka. Précis Petit. To jest pewnie po francusku, więc ja tego nie potrafię przeczytać. No i rozmiar to jest 36. Więc podejrzewam, że będzie na mnie dobra. Tym bardziej, że dzięki temu plisowaniu ona się troszkę rozciąga, więc trzymajcie kciuki, żeby była dobra w biuście. Założyłam sobie tę bluzkę i powiem wam, że jak na rozmiar 36, to ona jest całkiem spora. I nawet tutaj tak w ramionach jest dość szeroka. Muszę się wychylić do lustra. No tak ona rzeczywiście wygląda źle, więc włożę ją sobie w spodnie.
No i okej, teraz wygląda dobrze, ale mam wrażenie, że jakoś tak dziwnie układa się tutaj na ramionach. No i mimo tego na pewno zostawię ją sobie na jakiś czas. Przepraszam, tracę głos. Jestem troszkę zachrypnięta ostatnio. O, zobaczcie, jak ona się mocno rozszerza. Rzeczywiście te plisowania są takie... Wow. No, rękawy wyglądają naprawdę bardzo ładnie. No ja ją na pewno ponoszę przez jakiś czas, na pewno nagram w niej jakiś filmik, może jakoś fajnie ją wystylizuję. I powiem wam, że te rękawy te tutaj na ramionach, ona chyba tak właśnie nie za bardzo się układa przez to, że jest tak mocno, mocno plisowana. I po prostu tutaj cały czas ten materiał objętościowo pracuje, że tak to określę, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Poza tym uważam, że jest naprawdę bardzo ładna. Nawet słuchajcie, taka bluzka jest fajną opcją na jakiś egzamin albo na maturę. We wszystkich tych sytuacjach, gdzie trzeba zachować tą taką klasyczną kolorystykę biel plus czerń lub granat. No i wiecie, ona jest przezroczysta. No można nosić ją tutaj, wiecie, z samym stanikiem, ale można też założyć sobie jakiś biały topik pod spód. I wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. A cały czas jest biała i klasyczna, więc mi się podoba naprawdę bardzo. I na pewno zostawię ją sobie. Tutaj mam troszkę wątpliwości, no ale ona jest tak śliczna, że stwierdziłam, że muszę ją wziąć. Cała jest wyszywana takimi maleńkimi, w sumie nie, to nie jest wyszywane, one są na pewno naklejane. Takie maleńkie koraliki i po prostu efekt jest prześliczny. Cudowny nudziakowy kolor, no po prostu obłęd. Zobaczcie, mam nadzieję, że będzie widać w kamerze, jak ona się mieni. Coś pięknego. I teraz tak, to jest marka. O, też Misguided. Jejku, ja tak uwielbiam ubrania z Misguided. Naprawdę szok. Ostatnio zamawiałam sobie ubrania z Misguided. Były całkiem spoko. I to jest rozmiar 12, czyli chyba 38. To jest 40 polska. Więc no dobra, ona może być zbyt szeroka. Ale zobaczcie. Tutaj mamy tył i tu jest taka dziwna sytuacja, że jest tak wszyty taki niebieski zamek. I podejrzewam, że to właśnie przez ten zamek ta sukienka była tak taniutka. No i w ogóle nie wiem, o co chodzi z tym zamkiem. Ktoś tutaj naprawdę nieźle zakombinował, bo nie dość, że jest on w kolorze no niebieskim, co wygląda po prostu masakrycznie na tym nudziakowym tle. Już naprawdę lepiej wyglądałby nawet czarny lub biały, no masakra po prostu, to on jest jeszcze źle wszyty, bo wydaje mi się, no jestem pewna, że powinien być wszyty właśnie tutaj z tej strony. No wygląda to naprawdę strasznie, więc ten zamek na pewno będę chciała wypróć. W ogóle nie wiem, po co tutaj jest ten zamek, bo ta sukienka jest elastyczna, to tu w ogóle chyba nie jest potrzebny zamek, żeby ją założyć. No jakoś to jest w ogóle bez sensu zrobione. No słabo, ale zobaczymy. Słuchajcie, ona kosztowała 3 zł, więc za 3 zł nie wziąć czegoś takiego, to naprawdę byłby grzech. Najwyżej oddam ją komuś i ktoś sobie po prostu tutaj wszyje nudziakowy zamek i będzie miał przepiękną sukienkę. Nawet słuchajcie, taką, którą można latem na wesele ubrać. No nie, no chcę ją, serio, chcę ją sobie zostawić. Jest... Naprawdę, to by była jedna z takich najładniejszych moich sukienek. Dobra, przymierzam i zobaczę. No i tutaj niestety moje obawy się potwierdziły, bo ona jest na mnie za duża. Ale co ciekawe, w pasie i w biodrach nie jest jakoś tak specjalnie za duża, nie wygląda to źle. Najgorzej wygląda tutaj ta góra. W szczególności ramiona. No ramiona wyglądają tragicznie. Ale ja wam mówię, że tak łatwo z tej sukienki nie zrezygnuję i będę coś kombinowała. Być może nawet całkiem tutaj, wiecie, obetnę te rękawki i zrobię z niej sukienkę na ramionczkach. Nie, na ramionczkach nie. No, na ramionczkach, ale takich szerszych. No nie wiem, no będę kombinować, no bo zobaczcie, no ona jest prześliczna, ten kolor i tutaj te, nazwijmy to aplikacjami, no coś pięknego. Będę z nią kombinować i jeżeli ją jakoś przerobię, na pewno dam wam o tym znać. No i chyba właśnie na Instagramie, na story, bo tam właśnie najwięcej nagrywam i najczęściej. A może przy okazji jakiegoś filmiku tutaj na YouTubie też. No i już ostatnia rzecz. Nie wiem, czy oglądałyście mój haul z lumpeksowy, w którym miałam czarny, taki króciutki top. On był też chyba z Misguided. Misguided albo Pretty Little Thing. Coś w tym stylu. I on tutaj miał taką jakby choker.
no taki choker jakby tutaj był i miał taki dosyć głęboki dekolt i teraz znalazłam coś podobnego, właśnie też taki dość krótki top, on jest dłuższy niż tamten. Ale wiecie, tamten to jest taki typowo imprezowy, tamten to jest taka rzecz, której na co dzień się nie nosi, absolutnie. A tutaj właśnie jest taka rzecz do noszenia na co dzień. Czarny top, dość krótki, więc do jeansów z wysokim stanem będzie idealny. I on jest z ASOS, rozmiar 38, ale wypada, widzę, że taki dość mały, jest rozciągliwy, więc mam nadzieję, że będzie na mnie dobry. No i fajna, podoba mi się ta rzecz, podoba mi się naprawdę. I no podejrzewam, że kosztowała grosze, bo też jest bardzo leciutka, więc pewnie jakieś nawet 2 złote, coś koło tego. Przymierzam i ocenimy sobie razem. Ale się cieszę, że trafiłam na ten top. Myślę, że jest naprawdę mega. Będzie pasował do mnóstwa rzeczy z wysokim stanem. Po prostu mega, mega udany zakup. Kosztował grosze i naprawdę dziwię się, że nikt go wcześniej nie kupił. W biuście jest całkiem dobry, rozmiar 38, nawet tutaj troszkę odstaje, ale on jest czarny, więc tego nie będzie w ogóle widać. Tu mogą odstawać troszkę ramionczka od stanika, bo ja je teraz tak, wiecie, upchnęłam, żeby nie psuły tutaj, żeby nie były w tym miejscu i nie psuły efektu, ale uważam, że naprawdę ten top wygląda mega. Uwielbiam półgolfy, super w ogóle wyglądają w nim ramiona, no jestem nim totalnie, totalnie zachwycona. No i w dzisiejszym filmiku to już wszystko. Ja oczywiście bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, bo to jest dla mnie znak, żeby kręcić więcej filmików o tej tematyce. No i dzisiaj już żegnam się z Wami. Możecie też zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was również na mój Instagram, bo tam wrzucam więcej stylizacji, takich rzeczy normalnych z mojego życia. Są też paznokcie, troszkę jedzenia. Wrzucam też linki do mojego bloga, gdzie czasami są jakieś przepisy, jakieś takie, wiecie, piszę różne artykuły, też stylizacje, które się tutaj w ogóle nie pokazują, nie pojawiają na YouTubie, także tam jest też więcej takich innych rzeczy, których tutaj nie pokazuję, troszkę może nawet inna tematyka, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. No i dzisiaj już żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku, najszybciej pojutrze, a może już nawet jutro. Pa, pa!